Jak zapewne wiecie, widzowie, jestem osobą, która posiada ponad 400 ekskluzywów na swoim koncie. Przy okazji posiadam, no jak widzicie, trochę huge petów. No i generalnie posiadam też trochę widzów na kanale. Bo na przykład subskrybując ten kanał, robiąc dokładnie tak, też stajesz się tym widzem. I też masz szansę znaleźć się w tym miejscu, w którym znajdą się osoby z dzisiejszego odcinka. I jest dzisiaj ze mną też Siana. Dzień dobry, żeby sobie ze mną posiedzieć. Witam serdecznie, dzień dobry, dzień dobry. No i słuchajcie, widzowie, dzisiaj jesteśmy już po aktualizacji najnowszej w Pet Simulatorze. Dlatego, widzowie, myślę, że akurat dobry jest czas, dobra jest pora, żeby zrobić sobie odcinek z banku. Z banków ze względu na to, że jak widzicie, no przed aktualizacją wywaliłem całkowicie invite'y. Minęła jakieś godzina do aktualizacji i po prostu mamy zawalone znowu banki. No i przy okazji, widzowie, będę dawał tym widzom, którzy tutaj po prostu dadzą coś fajnego, dam im jakieś fajne ekskluzywy. Myślisz, babo, że to jest dobry układ, żeby dawać widzom pety za pety? Tak, myślę, że w porządku. Myślę, że w porządku całkiem. Szczególnie, że widzowie, słuchajcie, każdy ekskluzyw, którego tutaj mamy, kosztował minimum 800 robuxów, więc myślę, że to można tak powiedzieć, ze względu na to, że jeśli został kupiony w ten sposób, że kupiliśmy go przez Exclusive Pet Egi, to można powiedzieć, że ten pet jest warty te 800 robuxów. Ej, ile kosztuje 800 robuxów, pamiętasz? Nie mam pojęcia. Czekaj, 800 robuxów, czekaj. Ile mówiłeś, że 2430 dolarów chyba, tak? Czekaj, o, to kosztuje 10 dolarów, czyli to kosztuje... A teraz jest inflacja, kurs dolara poszedł w górę. 50 zł! Widzowie, dzisiaj rozdamy ponad 1000 zł widzom. Let's go. A, widzowie, zapomniałem powiedzieć. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału i jeśli chcecie wygrać jakieś pety z mojego ekwipunku, jakiekolwiek, to pamiętajcie o subie mojego kanału, kanału Siany, tutaj macie w karcie na górze i kanał, no i przy okazji kanału Yoshiole Roblox Plus, ze względu na to, że na plusa też będą odcinki wchodzić prawdopodobnie codziennie, teraz już to trwa, więc możecie zasubskrybować z ręką na sercu, widzowie, polecam serdecznie i przy okazji w komentarzu napiszcie, chcę peta, no i zostawcie lajka, jeśli chcecie, a jeśli nie chcecie, to jesteście śmieciami. Dobra, wchodzimy w takim razie, no i mamy banki, babo, komentujemy banki w takim razie, przygotuj się. Tak, przygotowuję się. Mamy pierwszy bank i w banku nie mamy nic. No to słuchaj, zdepozytuję mu kraba, bo krab to jest gówno, więc krab, więc możemy mu dać kraba po prostu. Gość dostał ode mnie 5 dych, dlatego, bo nie dał mi nic. Niesamowity jestem naprawdę dzisiaj. Dobra, kolejny bank, otwórzmy sobie. W banku mamy Helis Axelot. No tutaj nic się postarał. Czy on ma jakąś nazwę? Nazwał Oliver. Prawdopodobnie nie nazwał, prawdopodobnie gra sama nazwała. Co robimy z tym delikwentem, jak myślisz? No ja myślę, że tutaj dość hojny widz, także ja bym mu coś zostawiła miłego. A bierzemy mu tego Axelota, czy nie? A weź, no kurczę. Dobra. Coś dał, nie? Słuchaj, to teraz była afera lodowa. Nie wiem, widzowie, czy słyszeliście o aferze lodowej, dlatego dajmy mu loada, mu dajmy i gargoyla mu damy jeszcze, dlatego że czemu nie? I słuchajcie, przy okazji wyciągamy sobie tego Axelota, bo przyda się. Dla mnie albo dla baby, nie wiem dla kogo, ale się przyda, dziękuję serdecznie. Dobra, kolejny widzowie, tutaj mamy, uwaga. No to ty chyba sobie jaja gościu robisz ze mnie. Kolejna osoba, mamy tutaj, uwaga. No nie, no kolejny sobie jaja ze mnie robi, naprawdę. A nie wiem, po co wy niektórzy zapraszają do tego, jak tutaj totalnie nic nie ma. Tu nic nie ma! Jakbyście mi dawali jakieś ekskluzywy, na przykład Filipku. O, tutaj proszę bardzo, chłop tutaj dał bardzo hojny gift, dlatego też mu dajemy, zdepozytujemy mu, widzowie. Stówę mu depozytujemy w tym momencie. Wyciągamy sobie tego Axelota. Powiem tak, nie wiem, czy baba się zgodzi ze mną, czy nie, ale jeśli widzowie wrzucają gówno mi do banku, to powinni zostać ukarani. W jaki sposób chcesz karać widzów? Nie wiem, widzowie, napiszcie w komentarzu, jaka powinna być kara dla tych, którzy wysyłają gówniane banki. Myślę, że jakaś kara powinna być tutaj, bo to jest zachowanie podłe, że ja tutaj takie, że... O! I proszę bardzo! Tutaj... No i to jest widz! I to jest widz! I słuchajcie, czy te pety jakoś się nazywają? Fairy Queen Sad. No to widzowie, w takim razie wyciągniemy sobie tego, bo jest mocniejszy. No i przy okazji możemy mu walnąć jakieś pety. Rzućmy mu pety za stówę na przykład. Ja dalej czekam, żeby zdepozytować, widzowie. To nie, to nic już jest, nie to. Powaliłem się pety. To! O właśnie. Musimy mu wróżkę rzucić. Rzućmy mu to i rzućmy mu loada. 150 zł rzucamy na konto tego widza. Gratuluję serdecznie w wygraniu teleturnieju. Pieniędzy, widzowie, jest na prawo. Niesamowite naprawdę. Coś fenomenalnego. Fenomenalnego. Tak, dokładnie. Dobra, wychodzimy. Ja chcę jakieś pety dla baby, widzowie. Ja jako naczelny S-word uważam, że dla baby coś powinno być tutaj. Następna dobra rzecz, jaka tutaj będzie, idzie dla baby. No, możesz dostać festive dog. 25 milionów istnieje. Chcesz? Psa z czapką. Daj mi tego festive doga. To ja, widzowie, dam za tego festive doga, dam kota, który gra na organkach. 5 dych za to, żeby do kolekcji sobie wrzucić, widzowie, psa z czapką. Aha, robię to za szybko? Za szybko to ja ci wiesz, co robiłem. Ale się dzisiaj odpaliłem, widzowie, ja nie poznaję tam siebie. Przepraszam serdecznie za moje zachowanie. Baba się śmieje, nie dowierza, co się dzieje. No, film dzisiaj jest straszny toksik. No, dobra. Ale on zyskał pewność siebie za to, że tego huge peta zgarnął dzisiaj. Tak, widzowie, słuchajcie, pierwszy na świecie, to nie ma to tamto. O, prezencik, widzowie, prezencik. Otwieramy prezencik. Co mi padło? Dużo diamentów. Bardzo fajnie. I czekajcie,
bo tutaj widzowie pamiętajcie, że teraz jak gracie, to trzeba cały czas skrzynkę nawalać w tle. I teraz tak, triple coin damage dostałem na 40 minut jeszcze. Dobra, to sobie będę nawalał. Dobra, czy ja na UW, zapraszam serdecznie do trade'a. Czy da się tobie dać, czy znowu ci się myszka zbuguje? Pop się śmieje ze mnie, widzowie. No to okropne prawda. Jest. Wiecie, że się im myszka buguje cały czas, widzowie. Czy wam się buguje myszka w Robloxie? Napiszcie w komentarzu rozwiązania, jeśli buguje się wam myszka w Robloxie. Tłumacz, a to ja mam te psy. A to, to nieważne, ale ty sobie możesz wziąć psa. Chcesz coś zamian, czy mogę po prostu ci wziąć psa? A co ty mi możesz zaoferować? A poczekaj chwilę, a daj, patrz, dam ci jeszcze Festive Agony. A ja akurat ostatnio dostałam coś ciekawego, co mogę ci zaoferować w sumie. Co, i to jest to, co mi pokazujesz? Tak. A to jest nic ciekawego dla mnie. Aha, to proszę odejść. Ja w takim razie kradę te pety. No to sobie proszę wziąć do kolekcji, ja nie potrzebuję takich słabych petów, bo słabe bonusy też, a patrzcie widzowie, co tutaj na przykład mamy. O, Royality, jakbyś mi dała peta z Royality, to bym przyjął. Czekaj, bo tutaj boksa mam jakiegoś. Dobra. Chyba mnie docenia tego, co wam daje. No to prawda, przepraszam. Dobra, mamy kolejnego no nie no, widzowie, wy sobie naprawdę nie wiem. Jakieś te robicie jajca ze mnie chyba, co? W ogóle widzowie, ja jedną rzecz chciałem powiedzieć. Nie wiem, czy to niedługo nie będą odcinki z Robloxa dwa, znaczy co dwa dni. Jeśli nie chcecie, żeby były co dwa dni, tylko chcecie, żeby były codziennie, to niech każda osoba, która jest przykro w tym momencie, napiszcie smutno mi, Filipku. Albo smutno mi. To jak będzie, nie wiem, parę tysięcy komentarzy o treści smutno mi, to wtedy ja będę miał z tyłu głowy, że ej, nie mogę robić takiej przykrości dla widzów, więc nie będę świrował i nie będę robił takich głupich rzeczy. Dobra, tutaj w tych bankach dalej nie ma nic ciekawego, widzowie. Te banki są jak moje życie. Do wyrzucenia. O, tutaj widz, widzę, że dał axoloty Hejlisz, więc ja sobie wyciągnę je. Wszystkie. Ja wszystkie wyciągam, żeby na Dark Matter przerobić. I teraz, widzowie, depozytujemy mu coś. Kot z organkami. To jest to. Orka z, orki, widzowie, trzeba dać. Tutaj kraba, natural dragon, gargulca, loada i co? I tyle. I hopowi depozytujemy. Fajny, widzowie. 300 hop dostał w tym momencie. Gratuluję. Rozdawnictwo pieniędzy, widzowie. Tyle pieniędzy. W ogóle macie licznik pieniędzy od początku filmu, ile jakby już poszło, tak w przeliczeniu na, wiecie, na robuxy i tak dalej, na aktualny kurs dolara, więc no myślę, że trochę się wykosztowaliśmy dzisiaj. O! I to jest, widzowie, bank, który, za który warto podziękować. Jeszcze chłop daje nam royalty. No widzisz, babo? Ten chłop się bardziej stara o mnie niż ty. No, muszę się uczyć od widzów tutaj. No, dobra, depozytujemy mu w takim razie co? Ja dla niego dam może tak, loada, gargoyla, smoczka, dwa nawet mu dam. Dam mu kraba, dam mu orkę, dam mu kotka z organkami. Coś jeszcze mam takiego, żeby mu dać? Dołga mu nie dam, on jest zbyt drogocenny. Dobra, depozyt, 7 petów? O kurde, faja, no to teraz zaszalałem trochę, co? 350 zł, kolejne, dziękuję serdecznie. Ty, a co to się stało? Ja nie wyciągnąłem tego? A nie, no to trudno, to zdrówka, wariacie. Dobra, kolejny w takim razie. Co my tutaj mamy? Tutaj nic, widzowie, tutaj też nic, a tutaj co mamy na przykład w tym boksie? Nie wiem, rzućmy mu nagrodę pocieszenia. Rzućmy mu za gówno, widzowie. Rzućmy mu... To ma, boże, kota z orkankami mu rzucimy. Z litości. Z litości. Dobra, powiem tak. Ostatnie 5 banków, widzowie. I nie wysyłajcie mi gówna. Ja chciałem powiedzieć tak, jeśli ktoś chce trade'a, widzowie, ze mną zrobić i chce na przykład huge cut'y wytrade'ować albo jakieś inne pety. Na Discordzie pojawiła się strefa Robloxa. Tam macie też trade'y. Było to wcześniej, ale możecie korzystać z tej strefy, bo w sumie przypominam o niej, żeby ludzie zaczęli wreszcie z niej znowu korzystać. Dlatego, widzowie, na Discorda wbijacie Discord.gg/Yoshi. Tam macie różne rzeczy. Z regulaminem się zapoznajcie, bo jak się nie zapoznacie, to będziecie później płakać, że bana dostaliście. Więc sraka będzie wtedy. Dobra, sraką się okaże ten bank, no i się okazał. No nie no, gościu, co ty świrujesz tutaj? Kolejny? No nie no, dobra, totalne gówno. Dobrze, dziękuję serdecznie za obecność i za pomoc mi tutaj w przebrnięciu przez te banki. Pozdrawiam serdecznie dla baby. A nie ma sprawy, ja to była dla mnie czysta przyjemność. A jedną rzecz chciałem, widzowie, sprawdzić jeszcze pod koniec tego filmu, mianowicie mamy tutaj Alien Lab. I po co ja tu mówię, widzowie? O co mi chodzi? A to nie, to ja dalej powinienem jechać. Tutaj, widzowie, jedziemy i zobaczmy, czy ja dostanę za tego. I co dostałem? O kurde! 5 Master Yesów Dark Materów, widzowie, wlatuje za 5 leveli za to, że odbierzecie 2 pety. To właśnie chciałem sprawdzić pod koniec tego filmu. I co my tutaj mamy? Enchanting Mastery? Nie, to nie jest to. Gdzie to jest? Uuu, to szybciej, widzowie, wtedy robi nam tego Dark Matera. Dobra, ty, to wstawiamy, widzowie, w takim razie na Dark Mater. Make. Wstawiamy sobie ciebie, wstawiamy. Ciebie przyspieszymy, żebyś był szybciej. Ciebie. O kurde, to nam leci w ogóle w górę cały czas. Ciebie. Możemy coś jeszcze, widzowie, tutaj włożyć? No, już full. No, więc to tyle, widzowie. Dziękuję za uwagę, za obejrzenie. Wbijajcie rakę do baby. Jest on tutaj, albo na niej w sumie. I na Yoshi Roblox Plus i u góry wszędzie, gdzie trzeba. I tu na ekranie. Do widzenia, miłego dnia wam życzę i hej. Siema.